Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w 15 odcinku z Assassin's Creed Unity. Dzisiaj będziemy kontynuować treningi, bo to mnie naprawdę zainteresowało. Chcę zobaczyć wszystko, odkryć i dowiedzieć jak to działa. Odkryliśmy na razie no kilka, ale te treningi są naprawdę niezłe, trzeba przyznać. Takich treningów to kurde w życiu nie było. Rzucanie bombkami, zobaczymy. Sobie to wszystko muszę oblukać, bo to naprawdę zajebiście wygląda. Nie będę kłamał, nie będę wijał w bawełnę, tylko powiem prosto, zajebiście to wygląda. Okej, okay. Jeb. Excellent. You've enough for this. Cóż to za bomba? Aha, że trzeba rzucić w cel. Tą bombą. A w cel rzucimy. Aha. Aha, to miał być szybki rzut. Brawo, bravissimo. Okej. Już, tak szybko? Czy to może ciąg dalszy treningu? A ja nie wiem. Wszystko muszę. O kurde, no teraz to nieźle to wygląda. Kurde, nie no. Zajebisty trening, trzeba przyznać. Jeszcze jeden. Well done. Keep practicing and you'll be unstoppable. Nie, to akurat fajnie pokazali, nie mam nic do zarzucenia. Tak, oceniamy to na 5. No dzisiaj przechodzimy bardziej takie treningi, ale fajnie. Aha, ja w ogóle stoperu nie zresetowałem. Tak się dziwię, dlaczego dalej mi czas leci. Dobra, no to następne treningi, bo to mnie wciąga. A chciałbym mieć to wszystko z głowy. Dobra, te szybkie zjazdy będą, więc to będzie naprawdę oldschoolowo wyglądało. Będziemy sobie zjeżdżać, jak ze zjeżdżalni. Tak, nieważne. Ale będzie to tak wyglądało, no nie będę kłamał. Ciekawe na jakiej trasie będziemy zjeżdżać. Tak po prostu. Jeśli będzie hardkorowo, to pewnie. Aha! A nie wypełniliśmy polecenia. Ale żeśmy zjebali. Pierwszy trening zjebaliśmy, nie wierzę. Ale no, każdemu się zdarza, no. No tak, mamy zjeżdżać, dobra. Keep practicing and you'll be unstoppable. I tylko tyle? Słabo. Słaby trening. Nie wiem czemu, ale temu treningowi dam takie no. No chciałem dać ocenę. Co za żal. Nie to nie. Chciałem dać ocenę. Macie te trzy, kurde, zasrane. To było słabe akurat. Myślałem, że ten zjazd będzie jakiś mocniejszy, dłuższy. A tu kurde, z jakimiś przeszkodami jeszcze, żeby robić uniki i tylko tyle? Słabe. Z tym zjazdem to akurat słabe zrobili. Nie będę kłamał. Podwójne zabójstwo, o tak, to mam opanowane chyba od Assassin's Creed'a dwójki. Czyli od może dwóch już trzech lat w to gram. No chyba z 3 lata będzie, 4 może. Tak, góra 4 lata no. Brawo, bravissimo. Right this way? Idziemy dalej. Pewnie. Prowadźcie mnie dalej. Excellent. Jeszcze jestem. Nieźle. Trzeba tu iść. Co dalej? Aha, i tych strażników mam zgładzić. Tych, tak? Ja nie widzę tu innych strażników, a tych. Brawo, bravissimo. Dobra. No ten trening to naprawdę świetnie zrobili. A ja nie mogę włączyć z rokorwa, trochę tak z rąbania.
Aha, i teraz mam. I to jest taki teraz challenge treningowy, że mam zrobić dwa razy podwójne zabójstwo bez wywołania konfliktu. Nieźle. Teraz trzeba się wykazać w pizdu. Ale dla nas to zdanie to jest pestka. No i ten trening to się podobało, no czemu tak nie mogli zrobić ze zjeżdżalnym? No i to na pewno dostanie 5. Bo to naprawdę wyglądało świetnie. To pokazało właśnie, że w taki sposób może się każdy nauczyć zabijać z podwójnego zabójstwa. No i to im wyszło w śmincie. Dobra. Dawać następne treningi, bo tutaj teraz fajnie, teraz zabójstwo z powietrza, to w sumie jest taka podstawa też. Ale zobaczymy, jak oni to wykonali. Na razie jedyne co zrąbali, co takie słabe było, to ten zjazd. To było kurde. To wyglądało słabo. I jeszcze raz, to wyglądało słabo. Teraz trzeba robić takie coś. Excellent. You've a knack for this. Aha, to pewnie będzie ciąg dalszy. O kurde. Bravo. Bravissimo. A, i trochę zrąbałem. Szczerze mówiąc, bo miałem iść, ale dobra. Już tak z przyzwyczajenia. Tu już żeśmy już trochę zrąbali sprawę. Czemu ja mam tą broń? Jeśli mogę widzieć. Zaraz sobie założę z powrotem tą moją ciężką, nie wiem. Chyba się nie odłożyła. Dobra, zrobimy teraz to tak. O, i git. That technique should serve you well. No i git. I to też na 5, trochę żeśmy tu zrobili też, ale to moja wina, ale to też w sumie miało pokazać, że można zabić z powietrza z normalnie po prostu, ale też bez konfliktu, bo to jest możliwe. Here to hone your skills. A i muszę założyć tą moją broń, bo kurde trochę zrąbało się coś, dawać moją półokrągłego. Chyba pistolet też by się musiał zmienić, nie? No właśnie, kurde, jakie to jest zrąbane. Chcę mój pistolet darno. Dziękuję. No i teraz się myślę, że wszystko naprawiło. Dobra. Co dalej mamy? To mamy ogarnięte. Zabójstwo zza osłony. No to w sumie by się przydało, bo jeszcze z tym mamy mały problem, jeżeli chodzi. Znaczy o zabójstwo nie jest problem, tylko bardziej z odpowiednim momentem, kiedy to koleś musi podejść do tej osłony, a my go musimy po prostu zarąbać. An excellent show. No i właśnie tutaj niekiedy jest z tym problem, ale tu się udało. O tyle dobrze. Teraz pewnie mamy zrobić to bez konfliktu. Zakładał. Brawo, bravissimo. Ładnie. Czekaj. That's technique. No i to nieźle wyglądało. To mogę przyznać. Ocenianie włączy mi wzrok orła. Ciekało mu się chyba trochę. Dobra, to zaliczyliśmy w sumie też. Musimy przejść taki cel treningowy, żebyśmy mieli to z głowy. Owszem, to zmarnuje odcinek, ale może was też to zainteresować. Dobra, co dalej? Zabójstwo z krawędzi. O, to na przykład też jest przydatna rzecz. Takie zabójstwo z krawędzi. W ogóle każdy asasyn powinien coś potrafić, ale nie mówię, że wszystko, ale coś. Najlepiej, żeby coś potrafił. Okej, okay. Teraz się wdrapimy na tą pozycję. Co się zapowiada, to obiecująco. Ła! Fajnie. Bravo, bravissimo. To było dobre. Zobaczymy jak dalej to się będzie ciągnęło. Pewnie też coś bez wywoływania konfliktu. Dobra. Teraz, żeby
niech drugi podejdzie. A, drugi jest wyżej, dobra. Fajnie zrobili. Trzeba to będzie go zdjęcie mniej prędzej. Nie ma. Well done. Ale jeszcze. Keep practicing and you'll be obił się o balkonik. Dobra, to sobie ocenimy. Trochę jeszcze przejdziemy tych treningów, wiem, może to was trochę zanudzać, albo i nie, a może interesować. Teraz otwieranie zamków, no czyli też istotna rzecz, bo z tym to pewnie każdy będzie miał problem, nawet z tymi łatwymi zamkami. Bo chodzi o to, żeby trafić do celu, a to też nie jest łatwe, bo to chodzi o to, że taki suwaczek leci albo wolno, albo średnio wolno, albo w swoim tempie, albo za szybko i ciężko potem się z tym wyczuć. Trzeba mieć rytm przede wszystkim. Wiedzieć kiedy stuknąć, żeby stuknąć, może inaczej to powiem. Kiedy trafić odpowiednio. Dobra. Teraz trzeba tutaj naprawdę się wykazać. O! I tu wyczułem. Jakiś skarb? Aha, nic nie dostaliśmy, to po prostu trening. Teraz trzeba kolejną, drzwi ogarniemy. Pięknie. Drzwi ogarniliśmy. Teraz trzeba tam iść. A, przejdziemy się. Aha, i to koniec. No, czyli takie na szybko powiedziałbym taki trening. Ale to chodzi o to właśnie, żeby wyczuć odpowiedni moment, bo to jest ważne. Nawet jak mamy poziom trudności łatwy, to z tym można się pomylić. Trzeba po prostu wczuć się w rytm suwaczka. Tak, tak krótko to mogłem zinterpretować, tę część treningową. Dobra. No już mamy nawet 10 minut treningu. Nieźle. Trochę spędzimy na tym jeszcze czasu. Ile jeszcze treningów? No, ostatnie 3 treningi. To niestety, no to jeszcze 2 ostatnie, wtopienie się w tłum. Ale sobie to trzeba po prostu wszystko zaliczyć, żebyśmy nie mieli potem z tym problemów, bo to też dla pamięci jest ważne, co i jak powinniśmy robić daną czynność. No to jest fajne, jak mi się wydaje. To czegoś nie tutaj dużo. Wtopiliśmy się w tłum. Teraz tutaj. Pięknie. Teraz pewnie tutaj. Okay. No i fajnie. I wszystko git to wygląda. I coś jeszcze? Będzie kontynuacja treningu? Nie. Znaczy jest. To dobrze. No i dobra, i po co żeśmy się tu ukryli? Tak naprawdę. Aha, miałem tu wbić. Będzie ciężko z tym chodem, ale nie, jakoś idzie w miarę. Trochę kijowo się chodzi w tłumie, to muszę przyznać. W poprzednich częściach to lepiej wyglądało. O, już wszystko. Okej. Okay. Dobra, i to też dostanie 5. Dobra, loading jest. Wszystko jest pięknie. Fajnie. O, no i ostatni trening i w końcu sobie trochę odpuścimy. Co to będzie? Wtopienie w otoczenie. O, to nad tym też można popracować. W sumie mamy już tą zdolność, ale przydałoby się ją nieco podszkolić, żeby już mieć to opanowane jak najlepiej. Takie wtopienie się w tłum. Dobra, ukrywamy się. A bardziej to jest wtapianie się w grupę. No i się idzie teraz. Dobra. To nawet nie trzeba biegać, lepiej sobie pochodzić. Ty kurde. No i super, nie wierzę, że w takim czymś mogliśmy sfejlować. No i widzicie, tu trzeba właśnie uważać, nawet
Nawet w takim stopniu trzeba się ukryć w tłumie. No jak? Przecież byłem! Mówiliście, że nie będzie desynchronizacji. A jest desynchronizacji, nawet w treningach. O kurde. Ojej, teraz jak ja to mam zrobić? Powiedzcie mi. Paweł, pewnie teraz mamy jeszcze tu siedzieć. Czekaj. Teraz pewnie tak mam to zrobić, tak? No. Kurde. Pomysłowy challenge. No i dobra, udało się. No nie przeczytałem polecenia. Będę szczery. No i dobra. To też fajnie wyszło. I teraz trzeba iść do celu bez wykrycia. O kurde, mocniejszy challenge widzę. Level up. Kurde. Sam bym na to nie wpadł, na taki challenge. Aha, i oni będą się w kółko kręcić. No, z pomysłem na to wpadliście. Będę szczery. Idź sobie. Nie zawracaj sobie głowy. Aha, wiem, że można go też stąd ściągnąć, jakby tylko podszedł. Powiem wam, ten challenge był nieco bardziej rozbudowany. I to na pewno zasługuje na 5. Bo tutaj trzeba było uważnie czytać i uważać, jak się chodzi. Czyli to też jest istotne. No około ten trening trwał dobre 20 minut. Bo teraz nagrałem odcinek, gdzie no pierwsze 15 minut to jest trening. A dalej to wiecie. O kurde. A, co tak grali. Ale fajnie, żeśmy sobie obadali tę część budynku. Pałacu bardziej bym powiedział. Pokój Arno. No, fajnie wygląda. Wyposażenie. Można sobie tutaj dostosować nieźle. Ale tu chyba też ponoć można sobie odebrać wiadomość od Elis. Paris, September 23rd, 1788. Dear Arno, I never thought I could be so bored in Paris. Can you imagine it? The greatest city in the world, and here I am, stuck in endless lectures from dawn to dusk. It's worse than that winter we spent in Strasbourg. Do you remember? When it snowed for a week straight. And we couldn't leave the house, and all the books in the library. Dobra, poczytaliśmy już. Paris, September 23rd, 1780. Dobra, już chyba mogę wyjść, nie? Elise. Aha, ten powiedział Arno and Elise. A dlaczego mi dalej pokazuje, że jest jeden dostępny list? A, dobra, czyli to już się musiało. Dobra! O! Skarbówka! Przyszła skarbówka, 20 groszy. Nieźle. Ukryj rangę. Aha. Zmień ulubioną czynność. Fajnie. Fajnie, że dodali tryb eksploracji. Tu jakaś zielona skrzynia. Nie wiem o co kaman z nią. Aha, że te, no właśnie, że te 20 tych livrów przyszło. Już idziemy je odebrać. Nasze bogactwo! Dobra, już odbieramy. Jaka przyjemność jest to odbieranie 20 tych librów. Lepsze niż przeszukiwanie trupa. LOL! Zrespił się nam tutaj. LOL. O kurde, zarobiliśmy nasze 20. Dobra, może dzisiaj wyremontujemy hall.
The previous owners must have walled off a room in the main hall. Perhaps you'd be interested in what they found. Dobra, przymknij się na chwilę. Okej, poszło. I kolejne pewnie misje mamy. Dobra, świetnie. Dobra, to sobie przejrzeliśmy tak. To sobie odpuścimy chyba. Bo to w ogóle jest gdzieś pod ziemią, a ja tego chyba nie czaję jeszcze, gdzie to jest. To jest jakaś... To byliśmy, tu byliśmy, tu też byliśmy. Misję sobie jeszcze zostawimy fabularną na później. Na kiedy indziej właściwie. O, sala klubowa. Jest. Auto da fe. A wykonamy tę misję, dlaczego by nie? Idziemy tam już. Ale fajnie, no interesująco się to zapowiada. Naprawdę, niczego sobie. We are of course speaking of the new calendar. Oh, as I call it, the national head. Puść mnie. Just tell me how bad is it if I write to my cousin Dover. O, 500 livrów. Chyba jeden. Jakiś budynek. Herbertiści palą kanery. Aha. Dobra, akceptujemy i śledzimy. It seems some royalist fanatics called Les Actes des Apôtres are on a book burning spree. Many rare manuscripts are in danger. Meet my contact at Place Dauphin and save what you can. We'll find them a good home here. Okay. No sense. Does it actually provide a useful means of keeping time? This calendar. I mamy misję. O kurde, jak daleko. No to fajnie. To pobiegamy trochę. Trzeba. Ty! Dostaw, biedaka. No. I dźgnięty, ładnie. A teraz 50 groszy proszę mi dać. Okej, dobra. Z informatorem teraz podpimy. Okej. Tak dość nietypowo się tu wspinamy. Ale dlaczego by nie? Ło, tu trochę przycina, ale tu chyba ma prawo. A już... Czy to miałem zabrane? Muszę sprawdzić. O, nie zabrało mi się, ale chciałem to zabrać celowo, żebym nie miał to z głowy. Kurde, tam się chyba dźgają, patyczkują, nie wiem co oni tam robią. Ale dobra, mniejsza z tym, idziemy za celem misji. Okej. Ale powiem wam, przy tym treningu się świetnie bawiłem. Nic nie miał do zarzucenia, tylko ten ślizg taki trochę słaby. Bo mogli dać, nie wiem, ślizg z jakiegoś szczytu. Co? Arno! Ty kurde, ślamazaro! Ogarnij się. Co ty w ogóle odpieprzasz? Dobra. Jeszcze 400 metrów. Tu słońce na pieprza, a tam jest ciemno w cholerę. Dziwne trochę, nie? Ale dobra, mniejsza z tym. Tu mamy naszą misję tego Nostradamusa. Ale to na razie wyrąbane w to. Dobra. O, ktoś nas chyba wykrył trochę. Albo nie, jakiś przestępca. A tam jest. Nie wiem, czy jeszcze go mogę wyśledzić. Tego luja. Ale chyba mi nawiał już. Bardzo możliwe. Jest on jeszcze? Ale pewnie tu będą przestępcy. No nawiał mi już. Luj. No to trudno. Innym razem się uratuję. Dobiegniemy. Zrobimy co trzeba. Pewnie będę... Muszę zakończyć odcinek. O kurde. Tylko się nie wryj w coś, bo będzie kiepsko. Okay. O kurde. Ale jumpy robisz. Niezwykle dobrze. To chyba Notre Dame bije tak mocno. Nic innego na pewno. Ło! Stary, nie tak grubo. Aha, i tam nie... O, wskoczył jednak. Właśnie myślałem, że on tego nie zrobi, ale Arno jest do wszystkiego zdolny.
Dajesz, skarż się. Nie takie rzeczy już robiłeś. Ło! Ale jest wargiem. On sobie ze wszystkim da radę. Muszę się spiąć. Już myślałem, że nie da rady. Że nie przejdzie to. O, tu jakiś artefakt. A to już zastaw zabrany. Tak, pamiętam. Żeśmy to zbierali w pierwszym odcinku kooperacyjnym z Nisierem. Nie. Digit. Słyszę, że się naparzają. Słuchać to, jak nic. Dobra, lepiej sobie zejdziemy. Okej, okay. Żebyśmy mieli łatwiej. I już niecałe 100 metrów. Dobra, mamy radę. I zobaczymy, co to nam da, jak pomówimy z tym informatorem. Ło, zaskoczył, ale lepiej. Już niedaleko. Okej, i tu trzeba będzie pomówić. Skoczył. Dobra, jesteśmy. Thank God you're here. Babka. They burned most of Monsieur Deschamps' library already. Please save what you can. Aha. Tylko tyle? Dobra. Trzeba zrobić. Dobra. Widzę, że się ładnie bawią. I co mamy? Mamy zabijać? Czy co? Bo ja już nie. Tu mamy przestępców, wszystko naraz. Bez zabijania. Cichutko. Czekaj, ja bym jeszcze tych gnojów powybijał. Oni tu szkodzą. Okej, dobra, posprzątane, to ja mogę przeszukać. Dobra, możesz już to odzyskać. Bezproblemowo. Okej. Tu jeszcze koleś, mogę go przeszukać? Nie. Mogę. Okej, tego tam wyrukamuję. Dobra, tu mamy pistolety i chcę bombki dymne. Okej, dobra. Git, ogarnęło się wszystko. Mam tu pewnie kolejny przestępca. Czekaj, tamtego jeszcze muszę dobić. Muszę go dobić. Proszę. Zaraz będzie po wszystkim, spokojnie. Chciałem przeszukać jeszcze tych gnojów. Pan Oszom się to trzeba je wyrzucić, no. Dobra, nie dziękuj. Od tego dziękowania jeszcze ci gardło rozboli. Ja się powtarzam mimo wszystko. Dawać mi wszystko, co macie. Śmierdzący chodak, kurde. Czego oni tu nie mają, to normalnie ubaw jest. Dobra, lekarstwo to zrobiliśmy. Dobra, teraz kolejny. Dobra, w tym tu mnie mogę odzyskać? Nie, muszę poczekać. Dobra, mogę odzyskać. Dobra, teraz ostatnią rzecz. Noż ty w życiu. Zjebrze. Powinienem cię zabić, ale zastanawiam się jeszcze. Dobra, mogę przeszukiwać. Okej. Dziękuję. O ty wpisło. Nie będzie mi się zabrać. Aha, jak zginąłem. Czekaj, bo jeszcze przestępca nie ma. Jak dostał? Jak on zebrał? Nieźle. To
trzeba przyznać, nieźle. No ale żeście mi fraga zabrali, tak czy siak. Moje. Zabrali mi. Nie ma co. I nie ma innego wytłumaczenia. Dobra, mogę to przeszukać? Kurde, kto jeszcze? Już spokój mi tu. Kuźwa, bo w życiu tego nie przeszukam. Dobra, pięknie. Jeszcze jedno ciało. Dzięki. Dobra. Teraz przeszukać. W spokoju już, mam nadzieję, że nic mi nie czego nie zaatakuje, teraz stąd uciec, bo widzę żółte pole. Już stąd spieprzamy, spokojnie. W tej chwili mnie tu nie ma. Okej. Okay. Misja zakończona. Ocenimy jeszcze wspomnienie. Dostaliśmy regały i książki. Dobra, kontynuujemy. Dlaczego to jeszcze nie jest gdzie indziej? Ała! Możesz, pizdę, dobra. Wybiję was. Na was uderzenie. Chodź. Nie no, i to ja już na kita tu zbijam. Na spokojnie. Nie ma co. LOL! Chciałem schować broń, ale okej. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, jedność!